Tymczasem w Komarowie niebawem rozlegnie się władcze pukanie podczas patrolu wokół ronda, przy którym jest apteka. Ułan zastanawia się, jak i w kogo wyceluje palcem. Adres zostaje zanotowany.
Gdy pół godziny później, bez śniadania, wpadłem do atelier, siedział przed sztalugą. Mruknął coś, nie podnosząc na mnie oczu, pochłonięty tonowaniem tła. W pośpiechu wcisnąłem na siebie mundur. Malarz stał już o własnych siłach, chociaż trochę chwiejnie. Odzyskał głos. Kręciłem się po atelier, przystanąłem przy regale z książkami. Tymczasem w Komarowie Ułan chętnie przekaza się po zielonych wzgórzach i pagórkach, gdzie też mogą żyć ludzie, choć mało jest tam dla nich miejsca. Ludzie tutaj ogrodzeni są ze wszystkich stron. Wczorajszy sen Ułana przypomniał wąskie drogi w górach. Było ich za mało.